Dzień dobry, witam serdecznie i cieszę się bardzo, że dzisiaj w sobotę spędzamy razem wspólnie. Dzisiejszy warsztat mam nadzieję, że Wam pokażę w bardzo ciekawy sposób i zainspiruje do działań. Także witam jeszcze raz i mam nadzieję, że razem, ale aktywnie przeżyjemy ten sobotni poranek. Pani Marto, na wstęp. No właśnie, na wstęp, drodzy Państwo, mamy dla Was kilka pytań. Ja już widzę, że na czacie piszecie do nas: dzień dobry. Ja bym chciała też takie gremialne, churalne dzień dobry usłyszeć od całej grupy na czacie. Także zachęcamy Państwa do komunikacji z nami na czacie, a my mamy dla Was takie pytanie, bardzo ważne. Pierwsze pytanie brzmi, drodzy Państwo, z jaką energią zaczynacie dzisiejszy dzień z nami, w zasadzie drugą połowę tego dnia konferencyjnego. Nasze warsztaty teraz przed Wami. No i pytanie takie z obrazkami, więc jeszcze można się nie tylko, że tak powiem, przeczytać o tym, czy stan poczucia energetycznego jest taki czy inny, ale można też może się zidentyfikować z jakimiś obrazkami. Bardzo się cieszę, że Państwo już tutaj głosujecie, ale zwróćcie uwagę, że można też naszą ankietę przeskrolować, przesunąć w dół. No i wtedy, drodzy Państwo, jest jeszcze pytanie o placówkę, w jakiej uczycie. No i bardzo, bardzo będziemy zobowiązane, jeśli Państwo nam odpowiecie na te pytania, bo one niezmiernie pomagają prelegentom po prostu w dostosowaniu tych treści, które przekazują Wam i wzmocnieniu pewnych informacji w zależności właśnie od tego, w jakim obszarze zawodowym Państwo są aktywni. No dobrze, drodzy Państwo, to ostatnia chwila i kończymy naszą ankietę, publikujemy wyniki i od razu też informacja techniczna, żeby zobaczyć wszystkie wyniki, też musicie Państwo sobie zeskrolować ją w dół. No tak, pytanie o energię. Mamy tak, 50-50. 50% powiedziało, czuję się świetnie. No, ale mamy też 50% osób, które powiedziało, jest w miarę okej, dobra, będziemy tą energią Państwa ładować. No i mamy drugie pytanie. Szkoła podstawowa, 50% naszych uczestników i szkoła ponadpodstawowa, 17%. Ja tam widziałam, że się wahało gdzieś, tak jak wspominałam, jeszcze taka odpowiedź szkoła wyższa. Ewentualnie też prosimy o krótki komentarz może od tej osoby. To wszystko na razie z mojej strony. Ja jeszcze tutaj będę słyszalna i widzialna w czasie tego webinaru. Pani Edyto, oddaję głos. Dobrze, także już w tej chwili przechodzimy do sesji. Są to warsztaty. Ja od razu powiem, że bardzo przepraszam za mój głos, ale no tak czasami bywa, że właśnie jest taka lekka chrypka. Także mam nadzieję, że ten głos Was zachęci, a nie zniechęci. Proszę Państwa, dzisiejszy warsztat to narzędzia TIC rozwijające kreatywność uczniów. A więc coś, co rozwija, coś, co pomaga. Ale zanim do tego przejdę, to parę słów o sobie, kim jestem, jakim nauczycielem. A więc ja uczę języka angielskiego, pracuję w szkole podstawowej i w przedszkolu. Mogę powiedzieć, że jestem takim właśnie nauczycielem z pasją z województwa opolskiego. Jeżeli Państwo możecie, napiszcie na czacie, z jakiego województwa jesteście, żeby też zobaczyć, jak daleko jest do Was. Także bardzo, bardzo proszę. Oprócz tego bardzo lubię podróżować i właśnie szkoła to jest taka właśnie podróż. Podróż każdego dnia odkrywam nowe sposoby, czy to nauki, czy to sposoby właśnie tutaj z uczniami, możemy coś wspaniałego zrobić, a więc dlatego podróż taka rzeczywiście szkolna, ale też podróż taka moja życiowa, bo naprawdę lubię podróżować. I pracuję metodą projektów, wykorzystuję te narzędzia w mojej codziennej pracy. Także jeżeli Państwo możecie, to bardzo, bardzo proszę napisać, z jakiego województwa jesteście, będzie mi wtedy łatwiej. No i proszę Państwa, chciałabym, żebyście mi powiedzieli, do kogo ja jestem podobny. Tak zaczęłam dzisiaj od zwierzątek, ponieważ no, nie wiedziałam, że będzie taka fajna pogoda. Nie wiem jak u Was, ale u nas jest, proszę Państwa,
śnieg, tak, naprawdę bardzo dużo, napadało, pada dalej, ale słonecznie, także pięknie. Także jeżeli ktoś z Państwa również może napisać, jak to u Was wygląda, to bardzo też proszę o taką informację, co macie za oknem. No ale póki co, do kogo jestem podobny? Proszę zobaczyć na te zwierzątka, jak one wyglądają. Może tak, i zapraszam Was bardzo teraz tutaj do takiego linku na Menti. Mam nadzieję, że tutaj Pani Marta za chwilę nam ten link już na czacie właśnie udostępni. I proszę wpisać ten kod, tak? Do kogo ja jestem najbardziej podobny. Ja nie mówię, że dzisiaj, ale w ogóle, tak? W mojej codziennej pracy, czy w moim codziennym życiu, do jakiego zwierzątka jestem najbardziej podobny. Także bardzo, bardzo proszę, wejdźcie na to i zagłosujcie. Ja myślę, że tak, Państwo już pewnie się przeklikali, natomiast Pani Edyto, ja rozumiem, że Pani teraz podzieli ekran z nami i pokaże ekran Menti, tak żebyśmy już też wszyscy widzieli, ile osób do nas dotarło na Mentimeterze. Ja tutaj będę Państwa, delikatnie mówiąc, troszeczkę animować, bo mamy też dwie osoby, które są z nami przez tylko komputery. To tutaj, drodzy Państwo, można włączyć po prostu drugą zakładkę w przeglądarce i wtedy można się do Menti przeklikać. Natomiast no, te osoby, które mają na podorędziu smartfony, to oczywiście bardzo serdecznie zachęcamy do tego, żebyście jednak skorzystali ze smartfonów, bo takie dwa ekrany są wtedy wygodne. Pani Edyto, jaki mamy stan obecności w Mentimeterze naszych uczestników? Proszę zobaczyć na wykres. Nie wiem, czy to widać dobrze, czy też nie widać. Widać? No musiały Pani nam kliknąć ten górny prawy róg, gdzie mamy prezent, to wtedy będziemy lepiej widzieć, bo na razie to są bardzo małe litereczki. Dobrze, już to właśnie prezentuję. A więc cztery osoby tylko zagłosowały, proszę Państwa. Reszta? Drodzy Państwo, jakby co, to piszcie do nas, jeśli są jakieś problemy z wejściem do tego Mentimetera, bo jesteśmy małą grupą, bardzo fajnie, interaktywnie można pracować. My Państwa bardzo do tego oczywiście serdecznie zapraszamy. Ja już widzę, że ktoś pisze wiadomość, to świetnie. Czy można jeszcze raz ten kod? Proszę zwrócić uwagę, że na górze Pani Edyty slajdu jest kod 80907494. Tak, on jest tutaj oto w tym miejscu, a więc bardzo proszę, tylko cztery osoby, także ja jeszcze poczekam chwileczkę. No, powinno być więcej, bo jest nas zdecydowanie więcej, drodzy Państwo. Także bardzo, bardzo proszę o tą informację. Na razie tutaj większość jest pracowity jak pszczoła albo jak mrówka, super. I mądry jak sowa, ale usłuchajcie, także osoby, które nie zagłosowały jeszcze, bardzo proszę o taką informację. No i nie wiem. Tak, piszcie do nas, drodzy Państwo, też na przykład na czacie, że są jakieś problemy techniczne, nie możecie się odnaleźć, bo to jest wszystko bardzo ważne, dlatego że ten warsztat, jak Państwo zauważyliście, dotyczy narzędzi i będziemy cały czas Państwa zachęcać do współpracy, więc jest to dla nas bardzo ważne, czy Państwo za nami podążają, czy powinniśmy na przykład zwolnić bardzo, bo no, są potrzebne wyjaśnienia na pewnym poziomie, który gdzieś tam sprawia kłopoty. Ja na razie widzę 6 osób. Droga grupo, powinno być tych osób jeszcze więcej. No i teraz już mamy 7 osobę, świetnie, czyli to też pokazuje, ile czasu potrzeba na przeniesienie się z jednej aplikacji do drugiej. A bardzo, bardzo, bardzo serdecznie prosimy te osoby, które nie dotarły na stronę Menti, żeby nam dały znać na czacie, dlaczego się to nie udało. To jest też bardzo ważna informacja dla wszystkich, którzy tutaj są, bo wspólnie się przecież uczymy. Więc oczywiście bardzo będziemy wdzięczni Państwu za feedback. Nawet jak Państwo nam napiszecie, słucham Was teraz jadąc samochodem, albo jestem w sklepie i słucham Was, bo to jest dla mnie podcast, to też dla nas jest ważna informacja, to wtedy nie będziemy tak Państwa ciągnąć za języki przy pozostałych aplikacjach. Okej, dobra. To chyba myślę, że mamy stan ukonstytuowany tutaj. Dobrze, w takim razie proszę Państwa, 7 osób zagłosowało.
I z tych 7 osób tutaj, no cóż, pracowity jak mrówka albo jak pszczółka, czyli tutaj jednak 1 lub 2. Cieszę się bardzo, ponieważ no to też nam pokazuje, z jaką ja grupą dzisiaj jestem, czyli pracowitą, tak? A więc super. I jeszcze druga rzecz, słuchajcie, jeszcze druga rzecz, ponieważ mówimy o kreatywności, ponieważ ten warsztat ma tytuł właśnie kreatywność, a więc moje kolejne pytanie, co to jest ta kreatywność? Czym ona dla nas jest? Jak my ją rozumiemy? Z jakim słowem się nam kojarzy? I również tutaj znowu Was przełączam na Menti. Tutaj jest inny kod. Bardzo, bardzo proszę o odpowiedź. Jeśli ktoś ma właśnie aplikację do skanowania kodów QR, to również można. Tutaj właśnie umieściłam. A więc bardzo proszę parę słów. Z czym kojarzy nam się słowo kreatywność? Bo jak już to będziemy wiedzieli, czyli już wiem, że pracuję tutaj dzisiaj z grupą kreatywną, czyli pracowitą, to jeszcze właśnie napiszcie, z czym to słowo nam się kojarzy. Mhm. Ja myślę, że warto też powiedzieć, Pani Edyto, co mają zrobić nasi uczestnicy, którzy byli w Menti przed chwilą i teraz mają wpisać nowy kod. Pokażmy też to na ekranie, co mają zrobić. Ja bym sugerowała zamknięcie okna Mentimetera, wpisanie jeszcze raz www.menti.com i wpisanie tego nowego numeru. Dokładnie. Myślę, że to będzie najlepsza opcja. Fantastycznie. To pokażmy dzielenie ekranu, Pani Edyto, zobaczmy, ile osób nam już w tej chwili z tej opcji odpowiedzi o kreatywności. Już tutaj pokazuję, momencik, tylko przełączę sobie, udostępniam ekran. O, i mam nadzieję, że już widać. Tak, trzy osoby tutaj odpowiedziały na moje pytanie. Co to inaczej twórcze myślenie? Chyba o aktywność może chodziło. Tworzenie czegoś nowego, twórcze przekształcanie, otwartość na nowości, pomysłowość, no pięknie. Także proszę Państwa, 4 osoby, czekam jeszcze na kilka odpowiedzi. No właśnie, bo tam 7 osób się nam uaktywniło, także zakładam, że też Państwo już do nas piszą pomysłowość i nowatorstwo. Proszę bardzo. Tak, jeżeli my wiemy, co to jest tak właśnie kreatywność, czyli my coś robimy, żeby uczniowie zaczęli inaczej myśleć, tak? O proszę bardzo, bycie oryginalnym, otwartym na nowości, pomysłowość, a więc to jest to, co myślę właśnie bardzo ważne. Jeżeli ja jestem nauczycielem kreatywnym i chcę, żeby moi uczniowie byli kreatywni, no to ja muszę wiedzieć, co to słowo znaczy. 8 osób odpowiedziało, z czego bardzo się cieszę i nie wiem, czy tam jeszcze pozostali również. Jeśli dopiszą, będzie to super. Natomiast już stąd nam się taki obraz wyłania, że jest to twórcze myślenie, pomysłowe, bycie oryginalnym, otwarte na nowości, a więc wszystkie te słowa są prawidłowe. 9 osób odpowiedziało, ja w tej chwili będę tutaj kończyć dzielenie ekranu i już w takim razie przechodzę do prezentacji. Dobrze, mam nadzieję, że Państwo mniej więcej już też wiecie, co to jest i tak dalej, czyli z czym słowo kreatywność nam się kojarzy. No to teraz ja zapraszam do pierwszego narzędzia. I teraz sobie proszę wyobrazić, że my mamy właśnie, tak powiedziałam, śnieg za oknem. Nie wiem, czy u Was jest, czy nie. Natomiast czy do jakiegoś zwierzątka, którego żeście sobie dzisiaj wybrali, chcecie stworzyć jakąś słówka związane właśnie z tym słowem. I popatrzcie, proszę Państwa, jest chmura wyrazów. Być może ktoś z Państwa to zna, czy też nie. Natomiast można zrobić w języku angielskim, można zrobić w języku polskim, w języku niemieckim, jakim tylko chcemy języku. Jeżeli ktoś tutaj właśnie jest językowcem, lub też na przykład z historii, lub też z geografii, czy tam z innego przedmiotu, to my, proszę Państwa,
mamy taką właśnie chmurę wyrazów. I co możemy zrobić z takiej chmury? Albo poprosić uczniów, słuchajcie, co widzicie, jakie słowa wam się tutaj rzucają, lub też właśnie poprosić ich, żeby to oni zakodowali. No właśnie, zakodowali, zapisali skojarzenia z danym słowem, z daną postacią, z danym wydarzeniem. I jeszcze to po prostu ma w taki świetny obraz w formie takiego obrazka. I teraz tutaj będzie link właśnie do WordArtu, czyli do stronki, która pozwala nam takie fajne rzeczy stworzyć. I ja tutaj, proszę Państwa, znowu się przełączam, żeby wam pokazać właśnie te narzędzie. A więc też bardzo proszę, żebyście sobie przeszli właśnie do tej stronki, czyli wordart.com. I ja już tutaj udostępniam ekran i już Państwu pokazuję, jak to działa. Mam nadzieję, co ja zrobiłam. Ja teraz oczywiście tego nie mogę za Panią zrobić. Proszę pójść do jeszcze raz, który Pani zna i tam wybrać zielenie ekranu. Już mam. Dokładnie. Mam? Tak, dobrze. Wszystko jest w porządku. A drodzy uczestnicy, ja zachęcam do przejścia na link, który wpisałam na czacie, czyli wordart.com. I znowuż, te osoby, które są z nami przez laptop i mają na podorędziu smartfon, to zachęcamy do korzystania z tego drugiego ekranu. A te osoby, które są tylko na komputerach, zachęcamy do otwarcia nowej zakładki w przeglądarce. Może być to dla ułatwienia na przykład inna przeglądarka alternatywna, żeby łatwo przeskakiwać pomiędzy naszym wirtualnym pokojem. Pani Edyto, oddaję głos. Myślę, że już tutaj zachęciłam wszystkich do przejścia na WordArt. Dobrze, dziękuję bardzo. I teraz, proszę Państwa, jak takie coś stworzyć? Tutaj jest taki znaczek create, oczywiście nie trzeba się rejestrować, można, ale nie trzeba. Ja tutaj sobie to klikam i tutaj na przykład, ponieważ no, ja wezmę sobie jednak ten śnieg, bo mnie dzisiaj tak fascynuje i tutaj są słówka, zobaczcie, mamy słówka i ja sobie tutaj napiszę, tak, czyli na przykład śnieg, kolejne słowo, na przykład zima, tak. I tutaj sobie co jest o biały, na przykład biały kolor, tak, czyli wszystko biały, tak, biały jeszcze kolor. Mogę tutaj sobie klikać tych słówek ile chcę, to jest raz i dwa, proszę Państwa, mogę tutaj nawet zmienić kolor, że na przykład zima będzie innym kolorem, na przykład niebieski, to też sobie, tak sobie zaznaczyłam, że tylko zima będzie kolorem niebieskim. A więc słówka sobie wybrałam, teraz mamy takie kształty, shapes to oczywiście kształty, no i coś, co by mi tutaj najbardziej pasowało do zimy, no dobra, muszę coś tutaj poszukać, bo naprawdę dzisiaj u nas jest taka piękna zima, a może chmurki? Nie, no coś tutaj wybiorę. Może jeszcze inne sobie zobaczymy. No dobra, natura już pobyła, serduszka, pieniądze, popatrzcie ile tego wszystkiego jest, bardzo, bardzo dużo, tak, a więc naprawdę jest w czym wybierać, i, ale o, jeszcze animals, no dobra, o, a może tutaj, o, pingwinka sobie, no dobra, i może pingwinka sobie wezmę, bo mi się kojarzy z zimą. A więc sobie zaznaczyłam pingwinka i proszę Państwa, jest tutaj takie słówko wizualizacja i ja sobie teraz to tutaj ładuje mi się. I właśnie za chwileczkę, o, proszę zobaczyć. I mój pingwinek jest właśnie zbudowany z tych wszystkich słówek, te, które na przykład poznaliśmy, te, które na przykład z czym nam się kojarzą, to może być jako aktywność taka na rozpoczęcie lekcji, na zakończenie lekcji, w jakimś projekcie, to może być aktywność, która, bo popatrzcie, jeżeli my tutaj tworzymy, czyli na przykład mamy, o proszę bardzo, naciskamy, czyli każde słówko, one wtedy nam się też
zmienia, tak? Przybliża nam się. A więc tutaj naprawdę możemy robić mnóstwo ciekawych, fajnych rzeczy. Mam też słówka teraz tak jakby w jednej linii, tak? Jest nam to bardzo łatwo. I oczywiście możemy to ściągnąć, także od razu sobie możemy to wydrukować, możemy nawet sobie to za chwileczkę pobrać. Jest tu takie słówko jak download, jak share, jak save, a więc naprawdę możemy tutaj robić z tego mnóstwo fajnych, ciekawych rzeczy. Mam nadzieję, i teraz jest tutaj jeszcze taka możliwość wybierania różnych czcionek i zobaczcie, ile tych czcionek jest. Także też naprawdę no jest, tak powiedziałam, w czym wybierać, ale także, ponieważ teraz mamy układ taki horyzontalny, ale możemy tak trochę pomieszać, tak? Możemy tak trochę pomieszać w zależności od uczniów na przykład. Oj, teraz mam taki, widzicie, i na trzy sposoby, ojejciu, to będzie. I znowu sobie zrobię wizualizację. A więc ja mogę sobie na każdym etapie tutaj zmienić, kreatywnie podejść i sobie kombinować, żeby właśnie wyszło coś fajnego. I zobaczcie, już ten napis jest inny. Mój pingwinek w tej chwili ma te same oczywiście słowa, natomiast ułożone są w innym tutaj kolejności i w innym kształcie. Mam nadzieję, że Państwo sobie tutaj, jeszcze są style, tak, jeszcze możemy sobie tutaj na przykład kolorki zmienić, jeszcze możemy sobie jakiś obrazek zrobić jeszcze, także naprawdę tutaj możliwości dużo, ale tak jak mówię, najważniejsze słówka, czyli words, shapes, czyli właśnie kształty, mamy tutaj, a jeszcze właśnie te no, czcionki, mamy położenie tych czcionek, tak, czyli tych słówek, a więc naprawdę bardzo fajne. Ja bardzo lubię to, uczniowie zresztą też bardzo lubią, bo to jest takie, no właśnie, co ja stworzyłem, znajdź słówka, albo jakie słówka potrafisz tutaj znaleźć. I ja wpisałam teraz kilka, a więc naprawdę no jest 1, 2 czy 4. Natomiast jeżeli ktoś na przykład wpisze 30 i teraz uczniowie, bo można to wydrukować, muszą znaleźć na przykład 30, no to wtedy się robi naprawdę wyzwanie. A więc takie kreatywne podejście. Nie wiem, czy Państwo już sobie przetestowaliście to urządzenie, to, że tak powiem, tą aplikację. Jeśli tak, to bardzo proszę powiedzieć też. Natomiast za chwileczkę pani Marta tutaj zapyta nas, co sądzicie o tym, że tak powiem, o tej aplikacji. Dobrze, ja tutaj już kończę. Oczywiście też Państwa zachęcam do zadawania pytań na czacie. Może macie jakieś specyficzne pytanie dotyczące WordArtu. Podsumowując ten obszar tematyczny, to ja mam pytanie. Mam nadzieję, że też zachęcę Państwa, drodzy uczestnicy, do zadawania pytań. Pani Edyto, czy jest jakaś opcja kolegialnego tworzenia takich chmur tagów? Na przykład może trójka uczniów sobie zdalnie tworzyć wspólnie jedną chmurę tagów, czy każdy musi osobno, samodzielnie tworzyć to? Tutaj raczej samodzielnie. Okay. Akurat w tej akurat tutaj no, aplikacji to każdy sam. Takie na dzień dobry, o tak bym to powiedziała. Świetnie. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, to jest ten moment, gdzie rzeczywiście chcemy Państwa zapytać o to, jak oceniacie przydatność tego narzędzia. I oczywiście znowuż z naszej strony ankieta, krótkie pytanie i trzy krótkie odpowiedzi. Zachęcamy bardzo serdecznie do zagłosowania. I ja już widzę, że Państwo ruszyliście do ankiety. Ja zachęcam do szybkiej reakcji, bo oczywiście czas jak to zwykle leci, a mamy cały pakiet ciekawych innych narzędzi. No i ja się bardzo cieszę, że Państwo już głosujecie. Ostatnie chwile, drodzy Państwo. Nam to też pokazuje, ile osób jest rzeczywiście z nami i może cały czas aktywnie brać udział w warsztacie. Kończę ankietę. Udostępniam wyniki. Wszyscy napisali, będę je wykorzystywać. Bardzo się cieszymy, pani Edyto, gratuluję fajnego wyboru i przechodzimy, no, rozumiem, że do kolejnego narzędzia. Tak, proszę Państwa, kolejne narzędzie
To narzędzie, oczywiście tutaj były słówka, a więc każdy mógł sobie właśnie wymyśleć, czy to, jak powiedziałam, podsumowanie, czy skojarzenia, czy taka burza mózgu i jeszcze w obrazek. Natomiast teraz, nie wiem, czy Państwo znacie Woki, a więc ja to jeszcze mogę nagrać. I tutaj nie wiem, czy się da, Pani Marto, tam gdzie jest ten posłuchaj, ten link na czacie, żeby każdy mógł sobie posłuchać, czy nie bardzo? Ja już jestem w pliku, który Pani mi udostępniła i to jest który link? Numer 4? Jesteśmy do tajni, ten tajni, to tak, jest, tak, 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 już rozpoznaję, dobra. Drodzy Państwo, ciach, link do Was poszedł, także można oczywiście w tej chwili poświęcić chwileczkę na odsłuchanie tego nagrania. Ile ono trwa, Pani Edyto? To dosłownie jest parę sekund. Dobra, to my zamilkniemy i za chwilę będziemy nawoływać Państwa. Myślę, że już każdy odsłuchał. Jeśli ktoś jeszcze nie odsłuchał, to bardzo zachęcam. No właśnie, był teraz w tym tygodniu Dzień Pluszowego Misia. Nie wiem, czy ktoś z Państwa organizował, ale w naszej placówce, gdzie ja pracuję, był oczywiście miś i to taki wielki miś, uczniowie z zabawkami, z pluszakami, z zabawami. No i tutaj, proszę Państwa, miś, który jeszcze do nas mówi. Czy ktoś, może bardzo bym prosiła włączyć właśnie albo napisać, czy ktoś z Państwa rozpoznaje, co ten miś dzisiaj do nas mówi? Co ten miś tutaj do nas mówi? Jeśli ktoś rozpoznał, jeśli ktoś usłyszał, mam nadzieję, że króciutko, on się oczywiście z nami przywitał, no i ale też zadał pytanie. Zapraszamy, drodzy Państwo, czas jest do Waszej dyspozycji, także piszcie, nawet jeśli nie usłyszeliście, bo przecież to zadanie dopiero teraz wybrzmiało, więc nie chcemy Państwa stawiać w jakiejś niekomfortowej sytuacji. To napiszcie po prostu nie, wtedy naprawdę my będziemy wiedziały, że jesteście z nami, że aktywnie uczestniczycie i to jest dla nas bardzo ważne. Ja już widzę, że ktoś pisze. Na czacie mamy też informację od Pani Anny. Woki znam i jest świetne. Super, bardzo super, się cieszę. Super, bardzo się cieszę. I teraz proszę Państwa, no tutaj na tym slajdzie tak naprawdę zostawiłam Wam to pytanie. Także te osoby, które nie potrafią odsłuchać, to tekst jest na tym malutkim tutaj, tam gdzie jest opisujemy, nagrywamy. To coś jest mamy tekst. Już? Coś mamy, Pani Edyto? Pytanie tak? Misia, pisze Pani Małgorzata, jaki jest Twój ulubiony przysmak? To dobra odpowiedź. Dokładnie. No to ja jestem ciekawa, jaki jest ulubiony przysmak? Czekamy na odpowiedzi na czacie? Tak, jeszcze chwilka. Mam nadzieję, że przynajmniej kilka osób odpowie. Tak, bo oczywiście pisze dzieciaki, ktoś, tak, pisze ktoś, tak, dzieciaki miały tutaj takie też pytanie, jaki jest ulubiony przysmak misia? No i słuchajcie, odpowiedzieli oczywiście wzorowo, czyli i miodek, i rybki, i jakieś tam jajka, tak, podkrada, no dobra, ale miodek rzeczywiście najbardziej. Dlatego no, to była jedna forma zabaw, które były przeprowadzone właśnie podczas Dnia Pluszowego Misia. Ja chętnie zobaczę, jakie są Wasze ulubione, no ale rzeczywiście, Woki, proszę Państwa, to daje nam możliwość nagrywania, ale też i opisywania. I ja teraz Państwu pokażę, jak to działa, żebyście mogli właśnie z taką wiedzą przejść dalej. I teraz Pani Marto, tutaj Woki jakby Pani dała na czat, a jeśli nie, to ja tutaj już udostępniam. Na czat, bardzo proszę, drodzy Państwo, oczywiście dla Was link już w tej chwili leci na czat. I teraz pokażę, znowu nie trzeba się rejestrować, oczywiście jeżeli ktoś z Państwa chce, może, natomiast to narzędzie w ogóle nie wymaga, że tak powiem, rejestracji. I teraz oczywiście tam, gdzie mamy słówko free, czyli za darmo, a więc ja robię to za darmo, mam nadzieję, że to wszystko będzie widoczne. Tak, wszystko widzimy, wszystko dobrze działa. I teraz tak, ponieważ będą nam się co chwilę jakieś tam nowe stworki pokazywać, ale my musimy wybrać tą bezpłatną, a więc popatrzcie, tu jest taka opcja buzia,
na samej górze i ja sobie zjeżdżam tutaj, popatrzcie, taką strzałeczką całkiem, całkiem do góry. Oczywiście możecie tutaj sobie wszystkie te zakładki sprawdzić, natomiast ja pokażę pierwszą z góry. Ja mam taką propozycję, Pani Edyto, gdyby Pani zamknęła też tę reklamę, czyli po lewej stronie, proszę zobaczyć, jest taki, o, taki znaczek, po lewej myszą, i troszeczkę, jeszcze troszeczkę po lewej, najbardziej, skrajnie po lewej, skrajnie jeszcze dalej. Nic jeszcze nie dalej. Widzę. A, o tu. O, przepraszam, dobra, dziękuję tak, bardzo właśnie, bo nie zauważyłam. Dziękuję jeszcze raz. A więc tutaj, proszę zobaczyć, są takie, o, czyli klikamy sobie w tą ikonkę, pojawiają nam się osoby, zwierzęta, ale jedne są z gwiazdkami i to są te, wiecie, w premium, natomiast te bez gwiazdek, te są darmowe. No i ja teraz, jak widzicie, wybrałam sobie stąd właśnie tego pluszowego misia, który był nagrany, ale też ma, na przykład mamy Mikołaja, mamy bałwanka, mamy tutaj jakieś postacie z baj, jakiś panda, tak? Czyli tego naprawdę jest bardzo, o, jest tutaj pani Mikołajowa, a więc bardzo dużo różnych takich właśnie postaci i no i cóż, ja teraz pokażę, jak taką postać wybrać, jak ją teraz, że tak powiem, no tutaj przygotować, żeby mówiła. Ja sobie biorę teraz, co ja tutaj sobie wezmę. No dobrze, niech tutaj będzie na przykład pan policjant, dobrze mówię, czy jakiś tam, o, co to tutaj wybrałam? A nie, pan listonosz, no dobra, może być i pan listonosz. I teraz tak, wybrałam sobie, czyli bezpłatną, teraz potrzebuję, mogę zmienić, popatrzcie, ubranie, ale nie chcę, ale tło, bo to tło jakoś mi nie pasuje, a więc zmieniam, to jest trzecia ikonka i na przykład, o, pan listonosz już jest koło domu, no dobra, to mi bardziej pasuje. A więc wybrałam sobie pierwszą ikonkę, trzecią i teraz piątą. I tu jest ta opcja, że ja mogę napisać na przykład witajcie, nie, co ja to piszę, witajcie, jestem listonoszem, tak, i na przykład roznoszę listy, no roznoszę, to ja to, momencik, coś chyba, okej. I oczywiście mogę tutaj pisać mnóstwo rzeczy, i mogę tutaj sobie wybrać, zobaczcie, język, że ma to powiedzieć w języku polskim i ma to na przykład powiedzieć, nie wiem, Krzysztof, czyli męski głos. Witajcie. Ja mogę to odsłuchać. Ja mogę to odsłuchać i jeżeli mi się to nie podoba, to ja mogę zmienić tutaj na przykład na Donata. Tak? Witajcie, jestem listonoszem i roznoszę listy. A więc opcja, że mogę pisać. I jest też druga opcja, że mogę nagrywać. Tutaj Państwo już nagrywacie swój głos. A więc jeszcze raz, możemy napisać, możemy nagrać. Proszę sobie w tej chwili teraz wybrać taką postać, napisać tekst i powiem co dalej, dobrze? Czyli tak dosłownie parę sekund dla Państwa. Czyli jeżeli już wybierzemy... Tak powiedziałam, możemy jeszcze i tło sobie zmienić. No ja sobie zmieniłam, ponieważ no, lepiej mi pasuje ten listonosz, tak? Oczywiście też zachęcamy do informowania nas, co już Państwo gotowi. Postać wybrana po to, żebyśmy wiedziały, czy możemy iść dalej. Także czekamy też na to, co się zadzieje na czacie. Będziemy bardzo, bardzo wdzięczne za krótki feedback. Oczywiście też, jeśli Państwo napiszą nam, że śledzimy bardzo dokładnie webinar i nie działamy teraz w WOKI, to też będziemy wiedziały, że po prostu mamy na przykład nie czeka. Super gotowe, świetnie, bardzo dziękuję. Mamy pierwsze wpisy na czacie, to dobrze. Dobrze. Bardzo się cieszymy, ktoś jeszcze pisze, także pewnie się tutaj za chwilę pojawi więcej. Tak jak właśnie mówię, tutaj można napisać, można nagrać, dzieciaki uwielbiają się nagrywać, ja się teraz nie będę nagrywać, ale Państwo jak najbardziej możecie. I pokażę co dalej. Popatrzcie tutaj, teraz jest bardzo ważny moment, tu jest po
prawej stronie, na samej dole, takie słówko save. I to jest właśnie to bardzo ważne. Czyli klikam w save. Tutaj wpisuję tam jakieś słowo, albo wymyślone, albo prawdziwe. I znowu save. Teraz się ładuje. Nic się nie będę rejestrować, bo nie chcę. Ale ładuje się mój, że tak powiem, listonosz. I proszę Państwa, co ja stąd potrzebuję najbardziej? Ja potrzebuję właśnie tutaj ten link, ten, to jest ta ikonka. Taki, o, ja sobie klikam w tą ikonkę i pobieram sobie ten oto link. I proszę Państwa, to jest to, ja go teraz skopiuję i za chwileczkę go wkleję na naszego czata. Jeżeli ktoś z Państwa właśnie już sobie zrobił swojego woki, swoją osobę, tak, wybrał, napisał, to bardzo proszę, również możecie wklejać wypracowany materiał, tak to nazwę. O, proszę, właśnie. Już mamy. Proszę? Już mamy nawet. No, super. Pani Anna do nas napisała, wkleiła link. Bardzo dobrze, dziękujemy. Czyli stąd link. Super, bardzo Pani Anno dziękujemy. Mhm. Właśnie takiej aktywności oczekujemy na tym warsztacie, także bardzo, bardzo się cieszymy. Dobrze. W takim razie jeszcze raz tylko powtórzę, wystarczy kliknąć w tą ikonkę, pobrać link i ja w tej chwili zatrzymuję udostępnianie i wracam już do prezentacji i jeżeli Państwo tutaj dacie radę właśnie, żeby wklejać te swoje linki, to będzie bardzo nam miło, to znaczy, że Państwo przetestowaliście to narzędzie, prawda, bo to jest chyba najważniejsze, żeby móc przetestować, sprawdzić i tak dalej. Tak, ja tylko powiem ważną rzecz. Rzeczywiście pani Irina nam wysłała, jeśli dobrze czytam imię, bo są małe literki, a mi troszeczkę już plusy zaczynają dokuczać, ale i to jest piękny miś, super, fantastyczny, udało się. Pani Aniu, to jest nie ten link. Mnie on kieruje do strony głównej. Pani Edyto, ja myślę, że jeśli jest taka opcja, to spróbujmy jeszcze raz wrócić do tego ekranu, skąd Pani ten link pobierała. Czy możemy, dobrze, czy nie? Dobrze, dobrze. Bo tutaj już rzeczywiście myślę, że warto to jeszcze raz wzmocnić. Gdzie? Dobrze, jeszcze raz pokazuję, proszę Państwa, czyli mamy już nagranego naszego listonosza. Tak. I tutaj koło koperty, tak, jest koperta i koło koperty jest link. I to jest ten link, on się tu nam otwiera, zobaczcie Państwo. Tak, tutaj się on nam otwiera. I ja go sobie kopiuję i to jest ten oto link. Czyli jeszcze raz, koło o, koperty. Mamy Ani, zaraz zobaczymy, sekundka. No, teraz się otwiera krajobraz z kowbojką, także wspaniale to wyszło, dokładnie to jest ten link. Super. Fantastycznie, o, świetnie, bardzo Państwu dziękujemy. Dlatego jeszcze raz wzmacniam to moje zachęcanie Państwa do aktywnego udziału z nami w tych warsztatach, bo od razu widzicie, możemy też coś sprawdzić, skorygować, pomóc Wam. Także serdecznie, serdecznie za to dziękujemy. Drogie Panie, wielkie brawa dla Was, że podzieliłyście się z nami swoimi nagraniami. I można właśnie odsłuchać swoje, ale też i innych osób, tak? Czyli, no dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o woki. Pani Marto, czy Pani tam ma jakieś pytanie podsumowujące to właśnie narzędzie? Oczywiście, że mam dla Państwa pytanie. A pytanie już jest Wam, drodzy Państwo, znane. Czyli jak oceniacie to narzędzie? Będę zobowiązana, czy będziemy obydwie z Panią Edytą zobowiązane, jeśli dacie nam, drodzy Państwo, szybki feedback, czyli szybką informację zwrotną. Jak oceniacie przydatność tego narzędzia w swojej pracy zawodowej, w swojej codziennej pracy z uczniami? Już widzę, że część z grupy bardzo szybko zareagowała, bardzo oczywiście spontanicznie, że będę je wykorzystywać. Czekamy jeszcze na kolejne osoby, drodzy Państwo. Ja tu widzę, że też na czacie coś się dzieje, ktoś pisze wiadomość. Bardzo fajnie, bardzo się cieszymy. I oczywiście publikujemy wyniki. Dobra wiadomość. Tak, narzędzie się przyda, będę je wykorzystywać, tak twierdzi w zasadzie cała grupa, która zagłosowała. Pani Edyto, to co, przechodzimy do kolejnego narzędzia? A oczywiście, przechodzimy do kolejnego narzędzia. Tym oto narzędziem, proszę Państwa, będzie, no i teraz tutaj zacznę od gry, może tak, zacznę od gry.
i mam nadzieję, że tutaj, o, już się przełączam. O, pani Marta, jakby pani dała tam, gdzie jest ten link, zagrajmy właśnie w Learning Apps, ponieważ jest to kolejne narzędzie, tak? Czyli które, szósteczka, jak się domyślam. Dobra. Tak, które pozwala nam, no właśnie, znowu podejść kreatywnie. I dla tych osób, które mają czytnik kodów QR, również tutaj jest przygotowany kod, a ci co nie, to link na czacie, bardzo proszę. Słuchajcie, polscy nobliści, to jest jedno zadanie z mojego projektu, tam właśnie eTwinning, który realizowałam z uczniami. Jak widzimy, nie ma ich dużo albo aż dużo, nie wiem, w każdym bądź razie mamy 6 noblistów. Ja tutaj mówię o literaturze, bo w tym dziale jesteśmy. A więc no, Państwa zadaniem będzie tutaj dopasować od najstarszego do najmłodszego noblistę polskiego. A więc, no, nie wiem, czy ktoś już tam z Państwa ćwiczy, robi, za chwilę oczywiście się przełącza na stronę. Natomiast zobaczę, jakie będą Wasze komentarze. No już mamy pierwszy, już mamy pierwszy na czacie, ale trudne. Słuchajcie, powiem Wam, że rzeczywiście to jest też takie podsumowanie naszej wiedzy. Wcale czegoś dużego nie trzeba. 6 obrazków i 6 dat. To znaczy rok, tak? Bo tutaj są na osi są lata. No dobrze, to ja w takim razie pozwólcie, że się przełączę już na tutaj na stronę i już bardzo proszę, o, proszę bardzo, już jestem. Proszę Państwa, żeby stworzyć taką grę, no to tutaj trzeba się już będzie zarejestrować. Powiem Państwu, że no właśnie, ja bardzo dużo razem z uczniami korzystamy tutaj właśnie z tej aplikacji Learning Apps. Uczy, jak mówi nazwa, learning, tak, czyli uczymy się i rzeczywiście można właśnie chociażby w taki sposób zagrać i poznać. Jeżeli Państwo sobie przesuwaliście, tak, czyli to się wszystko przesuwa, wiemy, że tutaj jeden z noblistów, proszę bardzo, to był rok 2000, o momencik, tutaj mamy, a więc tak, tutaj przyłączamy, być może komuś się tam nie udało przyłączyć, ale jeżeli się komuś udało przyłączyć, to jak najbardziej może tutaj tak oto zrobić. I teraz zobaczcie, jak ja tak sobie przesuwam, to od razu tutaj mi rok wyskakuje, widzicie to? Ojejciu, no świetnie, o, mamy. Czyli mamy tutaj rok. Tutaj mamy 2000, no to zobaczymy, tak? Co nam tutaj wyjdzie? Czyli za każdym razem, zobaczcie, tutaj od razu też się pojawia, na co ja przesunęłam, tak? Przede wszystkim, co to są za osoby, tak? My oczywiście poznajemy Sienkiewicza, Miłosza, Szymborską, Rejmonta, a kto to ten pan? Tak jakoś tutaj bez imienia, bez nazwiska. To też może być zagadka dla nas, tak? Czyli znowu w kreatywny sposób podchodzimy do uczniów. Ja powiem, że ja nie uczę języka polskiego, ja uczę języka angielskiego, natomiast to było jedno z zadań właśnie projektowych, gdzie poznawaliśmy, jacy są polscy nobliści, tak? W literaturze ja mówię, tak? Czyli żeby właśnie o tym pamiętać. A więc jak Państwo sobie tam poklikacie, potem oczywiście jest sprawdź. No i oczywiście tutaj niczego nie zrobiłam, bo zrobiłam tylko jedno, a więc mam jedną prawidłową odpowiedź, czyli od razu mam odpowiedź. I proszę Państwa, jak takie kolekcje stworzyć? Ja może pokażę moje aplikacje, ich jest bardzo, bardzo dużo na różny temat, zobaczcie, tego jest no, mnóstwo. I to jeszcze oprócz tego mam jeszcze utworzone takie zespoły klasowe, czyli też jest taka możliwość, nie wiem, czy Państwo korzystacie, tak, i ja na przykład mam zespół tam szósty, ja sobie klikam, jakie creative hobbies, jakieś tam kursy, różne rzeczy, mogę klasę, mogę statystykę sobie zrobić, naprawdę mnóstwo rzeczy teraz mogę tutaj sobie pododawać. No dobrze, ale jeżeli ja chcę utworzyć coś, bo oczywiście ja mogę korzystać ze swoich, że tak powiem, gotowych, jakichś takich tutaj ogólnodostępnych, mogę sobie moje aplikacje wykorzystać, tak,
jak powiedziałam, natomiast mogę sobie stworzyć swoją. I powiem Państwu, że uczniowie bardzo lubią tą aplikację sami tworzyć, ale też w nią grać. I tu jest właśnie opcja stwórz aplikację. Ja tak może szybciutko pokażę, a potem dam Państwu chwilę czasu, żeby móc samemu sobie przetestować. I tak jak mówię, żeby samemu stworzyć, no to trzeba się zarejestrować. Tam jest taka możliwość, zarejestruj się. Ja bardzo polecam, naprawdę proszę się tutaj, jak do tych pozostałych, do poprzednich aplikacji się nie rejestruję, bo nie ma potrzeby, to tutaj tak, ponieważ te wszystkie moje gry, kolekcje, wszystko tutaj zostaje. Co ja mogę stworzyć? Zobaczcie tutaj, pasujące pary. Na przykład mogę tutaj, no tu jest jakiś tam przykładowy, tych przykładów jest dosyć dużo różnych, tak, popatrzcie sobie. Natomiast ja chcę sama coś stworzyć. I ja na przykład utwórz nową aplikację. Oczywiście daję jakiś tam tytuł. No ja jestem w tym temacie zima, bo naprawdę ten śnieg to tutaj mnie dzisiaj tak się podoba, że no niesamowity. I daję sobie, popatrzcie tutaj, na przykład mogę to zrobić w języku polskim, w języku angielskim, mogę sobie odsłuchać, mogę sobie nagrać, mogę film, naprawdę mnóstwo. I na przykład, nie wiem, dam sobie ten, tak jak mówię, ten śnieg, tak? I śnieg to może być w zależności od grupy, tak? Mogę na przykład dać po angielsku snow. A więc już mam pierwszą parę. Drugą, dodaj kolejny element. No to dodaję. Teraz na przykład zrobię obraz i tutaj sobie na przykład dam, co ja potrzebuję, na przykład choinka, o, choinka. Tak, choinka, no i na przykład, no dobra, niech będzie, że taką. I ja, skoro chcę ją użyć, a więc takie słówko używać, no to klikam, ja ją użyję, dobra. Ona już się tutaj zapisała, zobaczcie. No i to teraz daj, ponieważ, a no dobra, po angielsku, no to dobra, tam choinka, czyli Christmas tree, no dobra. No niech będzie. I jeszcze jakiś jeden tam szybciutko, może do odczytania, tak? Czyli na przykład, że trzeba coś odczytać. Na przykład, co tam może być, śnieg, no mamy śnieg, o bałwan, niech będzie bałwan, czyli na przykład snowman. Dobra, i to będzie na przykład bałwan. A więc wybrałam trzy takie króciutkie elementy. Proszę bardzo. No to może powinna być zima, na przykład winter. Niech będzie, żeby też było. Także tutaj naprawdę można to na różne sposoby zrobić. I teraz uwaga. Możemy zrobić, to od nas zależy. Właściwe pary znikają. Popatrzcie, teraz zrobię, że znikają. Jak to będzie wyglądało? Zobacz podgląd i zakończ. I proszę Państwa, proszę zobaczyć. Czyli ja mam teraz tak, Christmas tree. O, i znikło, tak? Zniknęło mi to, a więc osoby, które... Czyli to znika po dopasowaniu, tak? To powiedzmy. Tak, bo taką opcję dałam. Ponieważ taką opcję dałam. Śnieg, snow, a więc to musi być z tym. I mam świetnie znalazłeś rozwiązanie, ale ja mogę, proszę Państwa, to edytować. I ja mogę, ja nie chcę, żeby mi to, że tak powiem, znikało. I ja za chwileczkę to zedytuję, tak? A więc mogę to otworzyć, mogę tutaj jeszcze zmodyfikuj, proszę zobaczyć. I teraz niestety nie będzie mi znikało. I zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Ta sama zabawa, tak? Czyli ja chcę, żeby na przykład uczniowie się tutaj więcej nie patrzyli na te słowa, nie wiem, więcej mieli takiego kontaktu wzrokowego. A więc robię to samo, czyli Christmas tree, proszę bardzo, jest połączony, ale nie zniknęło, tak? Śnieg, czyli no, no dobra, no to no niech będzie to, że to jest razem. Nie, teraz specjalnie coś zrobię źle, o momencik, żeby nie było. O i to. I teraz popatrzcie, czyli mi to nie znika, tak? Nie znika mi to, czyli śnieg, no teraz wszystko zrobiłam dobrze, ojejko, miałam się pomylić, no dobra. Ale no to niech zostanie. A więc od razu proszę mi zobaczyć, czyli ode mnie to zależy, czy to słowo ma znikać,
ta pasująca para, lub też ma zostać, bo ja chcę, żeby dziecko miało kontakt wzrokowy. A więc, no i tak to właśnie wygląda. I tutaj też od razu mamy kod QR do tej gry, tak? Czyli jeżeli ktoś z Państwa jest gotowy, może dać, ale możemy również, i to bym bardzo chciała, jeżeli Państwo za chwileczkę sobie poćwiczycie, tu jest link, proszę zobaczyć, link. A więc link, ten oto link sobie Państwo skopiujecie, na czata dacie, a my zagramy właśnie w gry przygotowane przez Was. Jestem ciekawa, który z Państwa taką pierwszą grę stworzy, bo no właśnie, lubimy pograć się. To było oczywiście dopasujące pary, ale też są grupowanie, jest oś i ta oś liczbowa to jest to, co Państwo robiliście, tak? Czyli z tymi właśnie osobami, które zdobyły Nagrodę Nobla. Mamy tutaj kolejność, mamy tutaj dowolny tekst, pasujące pary na obrazie i tak dalej, ale słuchajcie, też bardzo dzieci uwielbiają milionera. Milionerów to mam też sporo i tak jak to jest, czyli tak jak w tej naszej zabawie znanej, tak, milionerzy, tak samo i tutaj uczniowie muszą wybrać jedną pasującą parę. No dobra. O, i proszę, i od razu mamy czy dobrze, czy źle, przegrałeś i koniec, tak? No i można się właśnie bawić. Jeżeli na przykład stworzymy to właśnie w formie milionerów, czyli uczniowie po raz kolejny muszą czytać i popatrzcie, już kolejność się zmieniła. Jak wtedy było A, tak? Czyli na przykład już ta kolejność też się zmienia. To też warto o tym pamiętać i wiedzieć. No dobra, także teraz jest oczywiście jeszcze krzyżówka, wykreślanka, naprawdę mnóstwo tego tutaj jest. A więc bardzo proszę teraz, żeby Państwo sobie na spokojnie chwileczkę, że tak powiem, no właśnie przetestowali, sprawdzili i na czacie wkleili link do swojej pierwszej gry. Chyba, że ktoś już ma na przykład konto tutaj założone, może w ogóle też wysłać link na czat ze swojej już wypracowanej gry. Tak, a więc dostaliśmy rzeczywiście od pani Ani już grę jedną, ona jest troszeczkę wyżej na czacie, bo w międzyczasie pani Ania też napisała, że właśnie korzysta z tej aplikacji, że ma ogrom takich gier, a przedszkolaki je uwielbiają, także to jest też taka dobra wiadomość i potem na dole jest jeszcze jeden nowy link. Super, a więc myślę, że parę minut tutaj damy, żeby każdy mógł chociaż troszeczkę przetestować, ponieważ no jest tego dużo, tak? Tak jak mówię, ja pokazałam teraz taką właśnie pasujące pary, ale gier jest bardzo, bardzo dużo. Także myślę, co z 2-3 minutki pani Marto? Mhm, jasne. Dobrze. Jeszcze chciałam zapytać tutaj w międzyczasie o zakładanie konta. Rozumiem, że założenie konta jest polecane, warto to zrobić, natomiast czy można coś stworzyć bez zakładania konta? Nie można niczego stworzyć, jedynie co to można, tutaj zaraz też pokażę, skorzystać z gotowych i już pokazuję, jak to właśnie wygląda. Czyli jeżeli ktoś się teraz wyloguje, bo wiadomo, że zakładanie konta jest jednak no, pewną czynnością, nie chcę powiedzieć, że długo trwało, ale trzeba poświęcić chwilę uwagi, bo trzeba pewnie też wpisać swoje dane, odebrać maila, w którym proszeni jesteśmy o kliknięcie linka aktywującego, więc to też chwilę czasu zajmuje na pewno. Mhm. Tak, i ja teraz pokażę, co można zrobić, jeżeli ktoś w ogóle nie jest zarejestrowany, a chciałby korzystać. Tu jest przeszukaj aplikację. Ja na przykład mogę tutaj, no to jak powiedziałam, jestem w tym temacie zima dzisiaj, a więc wpisuję sobie słówko zima i popatrzcie, są już gotowe, przygotowane na przykład wykreślanka, tak? Ojejku, ale tych słówek dużo. No dobra. No dobra, może inny jednak sobie wezmę, momencik. A więc zobaczcie tego, wykreślanka może nie, o, odsłoń obrazek, czyli na przykład właściwe zachowania i niewłaściwe zachowania. To może być również na przykład na godzinie wychowawczej, tak? To może być, są w języku na przykład jazda na łyżwach na lodowisku. Właściwe zachowanie czy nie? Ja teraz dam jako właściwe. Przejście na czerwonym świetle przez przejście. No to chyba raczej niewłaściwe, a więc i popatrzcie, i w tej chwili odsłania mi się obrazek.
Zabawa w berka. No dobra. W czasie, tak, dzwonimy na numer. No to właściwe. Jazda na łyżwach po zamarzniętym stawem. No to raczej niewłaściwe. A więc, a teraz robię właściwe zachowanie bicia. I popatrzcie, zaraz zobaczymy rozmowa. O, rozmowa nie należy. Tak? Do niewłaściwe zachowanie. No właśnie. A więc nie odsłoniłam obrazka. Specjalnie tak zrobiłam. Czyli dzieciaki też wiedzą. Czyli rozmowa do właściwego zachowania. Huśtanie się, czyli niewłaściwe. Nie, huśtanie to pewnie właściwe. Właściwe. A, bo ja nie jest na krześle. A ja od razu pomyślałam sobie huśtanie się na krześle. No na dobra, krześle, okay. Tak, ale nie było tego krzesła. A, dobra. Wychylanie się przez balkon, czyli niewłaściwe. Zjazd na sankach na ulicę. No, to chyba niewłaściwe. I co tam jest? Zjeżdżanie po poręczy. Tak, i przejście na zielonym, no to czyli właściwie. I proszę zobaczyć, o, udało mi się odsłonić obrazek. Właśnie, mam też taką jedną swoją grę, gdzie uczniowie właśnie musieli tam pokategoryzować i potem nam się tutaj wyłonił obraz, z którym właśnie pracowaliśmy. Także też naprawdę bardzo, bardzo ważna rzecz. Można korzystać z gotowych, będąc niezarejestrowanych, nie zalogowanych. Okay. Tylko oczywiście trzeba się też przeżyć, bo niektóre z nich to są robione przez uczniów, tak? Czyli mogą być tam właśnie z błędem, dlatego też warto najpierw sobie sprawdzić. No dobrze. To co, zobaczmy, co u Państwa wyszło w Learning Apps. Ciekawe, jakie linki Państwo mogą nam na czat podesłać, żebyśmy szybko jeszcze zobaczyli efekty Państwa pracy, czy może efekty wyboru właśnie takiej już wcześniej przygotowanej aplikacji. Zachęcamy Państwa do aktywności i do powrotu do naszego wirtualnego pokoju, bo mamy jeszcze, Pani Edyto, jeśli ja się nie mylę, dwie aplikacje. Tak. Jeszcze dwie, a czas nam tutaj leci, więc drodzy Państwo, prosimy o sygnał, czy jesteście już z nami. No, bo chciałybyśmy działać dalej i też jestem, pisze Pani Ania. Pani Aniu, tutaj spodziewałam się Pani kontaktu z nami, no bo Pani też jest osobą, która, jak wcześniej widzieliśmy na czacie, bardzo dużo korzysta z tych learning apps. I czekamy na kolejne osoby. Pani Irina napisała, Pani Anna, Pani Małgorzata. Bardzo się cieszymy. Ale jeśli Państwo nam też wkleją jakieś swoje linki, to będziemy zadowoleni. Pani Małgorzata napisała, Pani Ewa napisała, działajmy dalej. Już lecimy dalej, Pani Ewo, oczywiście. No to super. Czyli co, linków nie mamy. Rozumiem, że Państwo... Za szybko działam jeszcze przy tworzeniu quizu. No właśnie, tam też był ten moment zakładania konta, to chwileczkę potrwa, dlatego chciałam dwa słowa na ten temat zamienić. Drodzy Państwo, to tutaj oddaję głos Pani Edycie. Pani Edyto, Pani decyduje, co dalej. No ja myślę, że jeżeli Państwo potrzebujecie chwilkę czasu, to jak najbardziej możemy jakąś jeszcze minutkę, dwie dać. Natomiast podejrzewam, że część osób, które chciało zrobić i robiło razem ze mną, czy gdzieś tam to podpatrywało, tak, gdzie trzeba kliknąć. I jeżeli będziecie Państwo mieli pytania, to ja chętnie do tego wrócę. Natomiast rzeczywiście już mamy prawie 20 po i chciałabym też jeszcze dokończyć pokazać Państwu wszystkie inne aplikacje, które mam przygotowane. No dlatego jeżeli nie macie Państwo nic przeciwko, to bym przeszła już do kolejnego. Pójdziemy dalej. Ja tylko powiem, że rzeczywiście mamy od Pani Małgorzaty przykład takiego na język angielski przeznaczonego quizu, także też można na dole na czacie wychwycić to i oczywiście sobie koniecznie sprawdzić, co nasza uczestniczka w tym krótkim czasie zrobiła. No dobrze, to jest to taki moment, kiedy kończymy naszą prezentację danego narzędzia znaną już Wam ankietą. Jesteśmy bardzo ciekawe, jak oceniacie, drodzy Państwo, to podsumowanie dotyczące Learning Apps. Będziemy bardzo szczęśliwi, jeśli dacie nam znać na czacie, w ankiecie już Państwo znacie procedurę, więc zachęcamy do szybkiej informacji zwrotnej.
Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy z nami są. Zachęcam do powrotu do naszego wirtualnego pokoju. A ja, drodzy Państwo, kończę już naszą ankietę z dobrą wiadomością, że wszyscy będą wykorzystywać to narzędzie. Bardzo się cieszymy. Zamykam ankietę i przekazuję głos Pani Edyto, Pani. Dobrze, dziękuję jeszcze raz. Proszę Państwa, no ale co zrobić, jak my mamy na przykład mało czasu, bo przeważnie jest tak, że nauczyciel chce coś tutaj, tutaj i gdzieś tam zapomni przygotować. Czy jest jakaś stronka, czy są jakieś narzędzia, które po prostu, tak jak tutaj już było powiedziane, przy Learning Apps możemy korzystać z gotowca. I rzeczywiście jest taka stronka, bardzo ją lubię, być może Państwo ją znacie, nazywa się ona DigiPuzzle. Jeżeli Pani Marta da na czat, to będzie super. Ja w tej chwili się przełączam za chwileczkę i już mówię, co tam możemy znaleźć. Także bardzo proszę, już się przełączam i już pokazuję, co ma do zaoferowania ten DigiPuzzle. A więc proszę Państwa, to jest stronka z gotowcami. Jeżeli oczywiście ona jest w języku angielskim, ale to też nic nie ma do wspólnego jakiegoś tam, tak, że ja nie umiem angielskiego, to już koniec, nic z tego. Ponieważ możecie Państwo tutaj znaleźć różne. Ja akurat kliknęłam teraz na Święto Dziękczynienia i tu wszystkie zabawy związane ze Świętem Dziękczynienia. I na przykład matematycy mogą znaleźć sobie, o, na przykład jakiś prosty, tak, na przykład, o, że 7 razy 9, tak, a więc, no dobra, 60, no i co, 63, czyli ja ten obrazek, który tutaj jest, daję na 63, no dobra, 9 razy 9, a więc na 81. I w ten oto sposób uczniowie sobie szybciutko powtórzą tabliczkę, na przykład mnożenia. Oczywiście tych obrazków jest dosyć dużo, tych ćwiczeń jest też bardzo dużo, a więc to akurat jedna z możliwości, czyli dodawanie, mnożenie. Teraz dzieci uwielbiają kolorować. Na przykład ktoś ma świetlicę, tak? I trzeba teraz coś pokolorować. Proszę bardzo, czyli na przykład koloruję sobie dynię, mogę sobie pokolorować ją całą, tak? Popatrzcie sobie. A więc dzieci naprawdę też bardzo to uwielbiają. Dam sobie na taki kolor, proszę bardzo. A więc to jest jeden z obrazków. Drugi, tych obrazków tutaj również mogę sobie wybrać. Co jeszcze? Na przykład mamy łączenie, mamy kodowanie, tak? Kodowanie, czyli bardzo dużo jest tutaj elementów kodowania. Czyli mamy zakodowany obrazek i dzieci mają to tutaj tymi właśnie kolorami posługując się zakodować obrazek. Jak, o, proszę bardzo, indyka, tu jakieś, tak, czyli takie różne rzeczy mogą sobie zrobić. A ja nie pokazam, jak się to robi, no dobra, jeszcze raz. Czyli na przykład żółty musi być 9, co ja mówię, 8 i 7. Czyli biorę żółty, 8, gdzie jest 8, dobra, tutaj. 8 i 7, raz, 2, 3, tak? Czyli już zaznaczyłam sobie, czyli dziecko musi rzeczywiście odzorować, policzyć, sprawdzić, a więc skorzystać. No i oczywiście na końcu też jest tak zwane popatrz, sprawdza i tak dalej, czy wszystko jest ok. Także myślę, że naprawdę, jeżeli Państwo tylko chcecie skorzystać, tak mówię, z gotowców, to tych gotowców tutaj sporo jest. Bardzo fajna jest na przykład na matematykę, tak? Matematyczne tutaj rzeczy. Bardzo fajne właśnie, że takie sprawy. Mamy naprawdę, czyli matematyka, czy to w jakimkolwiek języku, to oczywiście to samo. A więc zobaczcie, po prostu super interaktywne sprawy. Co jeszcze? Tu na przykład mamy jakieś dla dzieci z przedszkola, tak? Dzieci z przedszkola po prostu uwielbiają, o, chociażby na przykład był przed chwileczką listonosz, a teraz mają stworzyć strażaka, tak? Czyli proszę bardzo, mamy taką
O, i musimy po kolei, co ten strażak ma, jak mu to właśnie wszystko tutaj, tak, i oczko, i buzia, i tak dalej, i tak dalej. A więc to wszystko też nam pokazuje, tak, jak to dziecko w ogóle myśli, od czego zaczyna, jakby to stworzył. O, jeszcze tam gdzieś z tyłu, proszę bardzo. A więc już moja jedna, jeszcze oko miałam dać, no dobra, okej. Okay. Tak, czyli proszę zobaczyć tego, jakoś, o, mniej więcej tak to wygląda. Tak, jeszcze tutaj przyłbica, czy tam inne. A więc wszystkie elementy również możecie tutaj pokazać, czyli na przykład ucząc chociażby zawodu w taki oto ciekawy sposób. Co jeszcze? Na przykład dla dzieci, oczywiście, no wiadomo, to wszystko zależy, jaka to jest grupa wiekowa, ale na przykład można tutaj połączyć, tak. I zniknęło, czyli już mamy też gotowca, tak, proszę zobaczyć, też bardzo szybki sposób na to, żeby poćwiczyć, porobić. No i kodowanie oczywiście też jest wtedy łatwiejsze, ponieważ mamy jakieś takie, tak, czy na przykład mamy tutaj pół i teraz musimy zrobić drugą połówkę. A więc, o, proszę bardzo, również kolejny jakiś obrazek i też. No, myślę, że tutaj możecie Państwo sobie klikać i na pewno znajdziecie coś dla siebie. No, to tyle, co chciałam pokazać. Tutaj nic już nie Mamy dzieje. pytanie. Tak? Czy można osadzić taką pojedynczą grę za pomocą kodu MBET na jakiejś stronie internetowej? No, niestety nie możemy osadzić, nie ma takiej możliwości. Jest tylko kod QR. Proszę zobaczyć. Dobrze mówię? Tak, kod QR. No, albo na przykład przez Facebooka, albo przez. O, ja teraz na przykład tutaj to pokażę. OK, i wtedy. O, proszę bardzo, będę mieć, tak? Czyli audio. O, no, czyli mogę na przykład przez. O, tak jak jest tutaj. Tak? Czyli klikając kod QR, ja mogę mieć do tego kod. I to też jest fajne, bo dzieciaki, no, w zależności od wieku, albo na przykład jako zadanie domowe dla rodzica, albo też jako na przykład mamy jakiś dzień zabaw, gier w szkole i na przykład gdzieś tam przypinamy, przyklejamy do różnych na przykład, czy to na drzwi, czy na szafkę, czy na jakieś tablicę. I dzieciaki muszą wykonać jakieś zadanie, tak? Czyli i na przykład przesłać screena. No mówię, w zależności od grupy wiekowej, bo nie chciałabym tutaj. Tak, ale jako A co się taką. stanie, jak pani kliknie w ten kod QR i się pokazuje jakaś większa ikona, czy... No to jest to, jeszcze raz klikam, tak? Tutaj No, klikam w to kod dobra, QR i tutaj tak. się pokazuje to większe. Proszę bardzo. Tak, i to sobie teraz zeskanuję. Bo No nam się albo. to nie pokazuje, pani Edyto, powiem otwarcie. No dobrze, to musicie Państwo na swoim ekranie, bo mi się tutaj to pokazuje. Okej, okay, Musimy. czyli to nam się nie transmituje, bo ja też dlatego byłam taka zdezorientowana i myślę, Aha, że dobrze. uczestnicy też nie bardzo wiedzą, jak to połączyć z tym, co pani mówi, czyli po prostu Dobrze. nam się to nie transmituje. Aha, Czyli to pani jak tam Państwo. klika i w jakimś pop-upie, który gdzieś indziej pani Tak? wyskakuje, widać duży kod, tak? Bo my tego po prostu nie Dokładnie, widzimy. tak. Czyli proszę, właśnie, może takie pytanko na czacie, czy Państwo potraficie właśnie kliknąć w ten kod i czy Wam się w ogóle wyświetla taki duży, on powinien się wyświetlić, duży taki do tej gry. Z lewej strony. Spróbujcie, Okej, okay. sprawdźcie. Tak, już pani Anna pisze, że widać kod, A, super, no to super. dobrze. No właśnie tak to działa, czyli myślę, że taka właśnie stronka z gotowcami również nam się przyda. To tyle, jeżeli chodzi o tą stronę. To Pani Aniu, oczywiście klasycznie ja jestem ciekawa, zapytanie. jak tutaj ocenią uczestnicy to nasze, to moje zaproponowane narzędzie. A więc bardzo proszę o, już pani tutaj Marta już dała ankietę. Tak, już. Już działamy, oczywiście. Bardzo Jak serdecznie mówię, to jest w zapraszamy. zależności od grupy wiekowej, tak? Ponieważ, tak jak mówię, no jest tego tam bardzo dużo i to zależy, czy uczymy właśnie, albo chcemy zaskoczyć. Czasami na przykład nawet osoby, które są w siódmej, ósmej klasie, czy nawet osoby, które są w technikum, w liceum, czy szkołach w ogóle podstawowych, też lubią się zabawić, tak? Czyli słuchajcie, macie takie kolory, kto szybciej to zrobi. Co sądzicie, co z tego wyjdzie, tak? Dlatego, no, czasami taka łatwa rzecz, ale też
powiem szczerze, tabliczka mnożenia zawsze się przyda. To też zależy, jaką ustawimy, tak? Czy tam jest naprawdę na łatwo, czy na taki naprawdę trudny poziom. No dobrze. No dobrze, drodzy Państwo, zapraszamy do powrotu do wirtualnego pokoju. Ja widzę, że Państwo jeszcze przeglądacie tę grę, te możliwości, ale już wracamy, bo kolejne narzędzie przed nami. Ankieta jest jeszcze wyświetlona, ale powoli będziemy kończyć naszą ankietę. Wyniki udostępniamy. Większość osób powiedziała, będę wykorzystywać, ale mamy też jedną osobę, która powiedziała, muszę się zastanowić. Super, bardzo dziękujemy za odpowiedzi i za tę otwartość Państwa. To cóż, przechodzimy do kolejnego narzędzia. Tak, proszę Państwa, kolejne narzędzie. No skoro już tyle było tworzenia, tyle już było ciekawych rzeczy, no to teraz może rzeczywiście spróbujemy zrobić coś więcej. I wykorzystać kolejne narzędzie. Kolejne narzędzie, które no, może być związane jakby z taką burzą mózgu. Burzą mózgu, czy też na przykład, no właśnie, może macie jakieś takie ulubione narzędzie, żeby zapytać o coś ucznia i oni tam teraz nam będą opowiadać. Może macie, ale jeśli nie, to ja już śpieszę z pomocą, ponieważ jest takie narzędzie, które nazywa się, już tutaj udostępniam ekran, proszę bardzo, i kolejny slajd. O, Mind Map, taka aplikacja. Jest to aplikacja, która taka właśnie, jak to powiedzieć, mapa myśli, mapa wyrazów. Tak, i ja tutaj stworzyłam taki na przykład dom. Z czym mi się kojarzy dom? Z pokojami, ze spotkaniami, z ludźmi, z przedmiotami, z czynnościami. No teraz pokoje jakie? Łazienka, tam sypialnia, kuchnia. No dobra, no to w sypialni. I proszę Państwa, zaczyna mi się robić taka właśnie rozpiska, tak? Taka rozpiska, oczywiście tutaj jest jednokolorowe, natomiast proszę zobaczyć, obok możemy zrobić to na różne kolory. Na przykład to jest w języku angielskim, czyli z czym kojarzą mi się wakacje, czyli z jakimiś aktywnościami, z transportem, z zakwaterowaniem, z rodziną, no ale też i na przykład mamy kolejne, czyli z jakiegoś miejscami, tak? Do jakiego ja miejsca pojadę, w jakim terminie i tak dalej. Czyli taka mapa myśli. I ja teraz tutaj Pani Marta da na czat właśnie link do tego. Nie wiem, czy Państwo znacie, czy też nie. Ja już w tej chwili się przełączam na udostępnianie ekranu. A link jest, oczywiście, już proszę w niego. Już jest, dobra. Proszę bardzo. W takim razie ja jestem tutaj i tutaj znowu mogę się zarejestrować, ale nie muszę. Tutaj nie muszę i ja zrobię sobie taką mapę za darmo. No to klikam sobie w to i wyskakuje mi takie coś. Ja znowu, słuchajcie, jestem dzisiaj podekscytowana tą zimą, a więc ja będę sobie pisać zima. Dobra, mam kolor zima. Ja z tej zimy, popatrzcie tutaj, chcę zrobić mapę myśli. A więc tutaj zobaczcie, w lewym górnym rogu są takie połączenia. No i ja sobie połączę, że zima to na przykład ptaki. Tak, jakie są ptaki w zimie? Że w zimie to na przykład są aktywności. Dobra, aktywność. No dobra. Że w zimie to na przykład specjalne ubrania. No bo taka jest prawda. Co ja jeszcze mogę mieć w zimie? I tak sobie za każdym razem tutaj w zimie, czyli na przykład pogoda. O, pogoda. I tak dalej, i tak dalej. No dobra, powstała mi pierwsza. Tak, czyli mam pierwsze. Ja teraz chcę na przykład o tych ubraniach. Chcę rozwinąć ubrania. I tutaj, jeżeli się zarejestrujemy, możemy upublicznić. Możemy to również zapisać. Czyli jeżeli chcemy, żeby na przykład te wszystkie nasze wypracowane mapy myśli powstały, zostały z nami,
to wtedy, proszę Państwa, właśnie one będą się zapisywać. No i teraz ubrania. Ale ja tutaj, no dobra, ja teraz chcę dać jakie ubrania? No na przykład buty zimowe, tak? Buty zimowe. Teraz na przykład kolejne ubrania mogę dać na przykład czapka. Czapka. I jeszcze na przykład jedno, że na przykład, o, mamy, że kurtka. Kurtka. No dobrze. I zobaczcie, zaczyna mi się tutaj tworzyć taka mapa myśli. No dobrze, ale ja chcę na przykład, chcę zmienić kolor. Ja chcę zmienić kolor. Tu jest taka ikonka, proszę, jeszcze raz wrócę. O, proszę zobaczyć, tu jest taka ikonka, żeby zmienić kolor z taką farbą. No to ja zmieniam, że na przykład ubrania, moje wszystkie ubrania będą na przykład w kolorze, nie wiem, niebieskim. No dobra, okej. A więc zobaczcie, ubrania mam niebieskie, czyli wszystkie te moje kolorki będą niebieskie. I zobaczcie, powstaje mi cała mapa właśnie takich kolorków z tym słowem związana, tak? Czyli, że ubrania to są te kolorki. Co więcej, ja tutaj mogę dodać jakieś zdjęcie, czyli na przykład buty zimowe mogę dać jakieś zdjęcie, tak? Muszę jakieś coś tam przełączyć, jakiś obraz, nie wiem, powiedz, chociaż to nie pasuje, ale nieważne. Dobra, weźmiemy ten. Tak, czyli buty zimowe, mam tutaj obraz. A więc zobaczcie, proszę Państwa, tutaj mogą również jakąś notatkę wpisać, tak? Na przykład, że te buty zimowe najlepsze takie i takie, z firmy takie i takie, albo na przykład zwróć uwagę na to i na to. A więc tutaj ta moja mapa myśli może naprawdę być super świetna, przydatna, szczególnie dla wzrokowców, tak? Było coś dla słuchowców, dla kinestetyków, bo muszą coś robić i tak dalej. Natomiast tutaj, jeżeli ktoś jest takim właśnie wzrokowcem, myślę, że to też jest bardzo dobra sprawa, bardzo fajna, przydatna aplikacja. I tak jak powiedziałam, jeżeli Państwo będziecie zarejestrowani tutaj, to jest oczywiście słówko save, czyli zapisz, no ale ja tutaj nie wpisałam na razie się, żeby tutaj przyspieszyć, że tak powiem. Natomiast jeżeli Państwo się zarejestrują, no to oczywiście wtedy będzie można to zapisać. To kolejna aplikacja, która myślę, że pomoże i wpłynie na kreatywność naszych uczniów, no bo w końcu po to te zajęcia dzisiejsze są, żeby pokazać, jak kreatywnie podejść pod ucznia, z uczniem i tak dalej. No dobrze, tak wyglądała ta aplikacja. Pokazałam, jak się ona tworzy, jak ona wygląda. O, tutaj przepraszam, tutaj pani Marcie tutaj, że tak powiem, przeklikała. Przepraszam. Tak, myślę. Odczytałam to, że kończymy już ten obszar. Ja też oczywiście patrzę na zegarek, mam taką rolę niestety osoby pilnującej czasu. Oczywiście zachęcamy Państwa do sygnału w ankiecie. Też widzę, że ktoś pisze do nas na czacie. Bardzo to zawsze jest dla nas miłe. No i mamy ostatnie 6 minut naszego wydarzenia, a potem podsumowanie, które zrobi pani Jolanta Gradowska, gdzie też od razu powiem, będzie cała masa różnych ciekawych materiałów i linków. Dobrze, drodzy Państwo, dzięki wielkie. To dobra wiadomość, że prawie wszyscy też będą na pewno wykorzystywać. Część jeszcze musi się zastanowić. Bardzo się cieszę. Tak wyglądają wyniki. Znowuż dobra wiadomość i oddaję głos pani Edyto. Dobrze, proszę Państwa, i ostatnia aplikacja. Myślę, że być może ktoś zna, być może nie, być może jest to nowa dla Was. Natomiast no właśnie, można wspólnie, teraz już jest coś, to co tutaj pani Marta zapytała, co można robić wspólnie. I ja lecę do Was z aplikacją, która nazywa się Story Jumper. Nie wiem, czy Państwo znacie, czy też nie. Jeżeli znacie lub też nie, to napiszcie na czacie. Jest to książeczka online. Możemy ją stworzyć naprawdę na różne sposoby. Możemy ją sami pisać, możemy udostępnić link i wszyscy mogą pisać.
Ja tutaj stworzyłam taki link i jeżeli pani Marta da nam na czat, to państwo, którzy będziecie zarejestrowani, będziecie mogli po prostu wpisywać kolejne strony książeczki pod tytułem Kreatywni nauczyciele, niezwykłe historie w sobotę pisane. A więc tutaj możecie sobie właśnie do tej stronki wejść. Ja już się tutaj pokażę, jak to wygląda. Jak to wygląda ze strony już... Wtedy to jest tak? Ten, gdzie w tej chwili ukazał się na czacie z takimi cyferkami na końcu. To jest ta książeczka. Tak. Także mogą Państwo tam klikać już teraz. Dobrze, bardzo dziękuję. I ja teraz udostępnię ekran i pokażę Państwu, jak w tej aplikacji pracować. Powiem, to są moje tutaj różne książeczki, a więc sporo ich już jest na jednym koncie. Proszę zobaczyć, i to jest właśnie ta książeczka, Kreatywni nauczyciele, niezwykłe historie w sobotę pisane. Jak Państwo sobie otworzycie, to mamy napisane tutaj, że można robić mnóstwo ciekawych rzeczy w sobotę, ale to są przygody niezwykłe. I ja już Państwu pokazuję, jak do takiej historyjki, jak ją zedytować. Jeżeli Państwo mi też oczywiście wyślecie adres mailowy, to będziecie mogli już tutaj właśnie korzystać z niej i pisać wspólnie. Jeśli nie, no to piszę tylko ja. To ja od razu też pokażę, jak współpracować. O, czyli powiedzmy, mamy założone... No dobra, może... Ups. Dobrze, jest to coś takiego jak collaborate, tak, czyli współpraca, i ja zapraszam kolejną osobę. I to jest jedna osoba. Dobrze, i już pani powinna, jest informacja, że pani o tym, z tym adresem mailowym już jest zaproszona do edycji wspólnej książeczki. Tak, czyli popatrzcie, jak to szybciutko działa i bardzo się cieszę. O, i tu już zobaczcie, są osoby, jest napisane, że dwie osoby w kolab, tak, współpracują. O, i już widzę, tak, że proszę zobaczyć. Pani Ania, ja muszę tutaj naprawdę dać się, nie wiem, wielkie gratulacje za tą wspaniałą aktywność i zachęcenie innych. O, i już powstała tutaj, już pani coś tworzy. Rewelacyjnie, a więc można tutaj stworzyć i proszę zobaczyć, podejrzewam, że pozostałe osoby będą też sobie tutaj na spokojnie właśnie mogły wpisywać. A więc zobaczcie, proszę Państwa, książeczkę, którą tylko wystarczy adres mailowy i właśnie już możemy wspólnie podkreślam, nad nią współpracować, wspólnie możemy tworzyć. I na końcu, jak pani tutaj, o właśnie, pani Ania tam sobie pisze, jak sobota, to tylko z e-twinningiem. No ja oczywiście, no jakby miało być inaczej. I oczywiście to, co zrobiliśmy, mamy tutaj sceny, czyli tak zwane tła. Proszę zobaczyć, mamy tutaj napisy, a więc możemy tutaj coś, ja tak specjalnie nic nie piszę, możemy coś napisać, możemy to oczywiście zmienić, możemy czcionkę zmienić, możemy przesunąć, tak? Czyli naprawdę możemy stworzyć wspaniałą, wspaniałą książeczkę. Proszę zobaczyć, ja się bardzo cieszę, że pani Ania tutaj tak aktywnie podchodzi i już nam stworzyła pierwszą stronę do naszej wspaniałej książeczki. Nawet tutaj już widzę, że i takie właśnie props, co pani tutaj używa, tak, już też można wykorzystać i naprawdę historyjkę stworzyć niejedną. Ponieważ goni goni nasz czas, tu jeszcze pani Małgosia podała nam adres. Ja myślę, że to już po dzisiejszym wydarzeniu, pani Edyto, po prostu będę prosiła o dodanie pani Małgosi, ja pani przekażę ten adres. I pani Małgosi oczywiście też będzie pani mogła wspólnie z koleżankami tworzyć tę książkę. Myślę, że to będzie bardzo fajna pamiątka tego właśnie oto spotkania. Spotkania w sobotę. I no i cóż, zanim pani Ania tutaj, pani Marta tutaj jeszcze ma ankietę, już widzę. Tak. Tak, no to okej. Okay. Klasycznie, prosimy o sygnał. I co, już będziemy szły w kierunku podsumowania, prawda, pani Edyto?
Tak, ja przede wszystkim bardzo dziękuję za aktywność osób, które tutaj naprawdę zrobiły wszystkie zadania, ponieważ to jest też dla nas taki, dla mnie taki sygnał, że no właśnie, jeżeli mamy być kreatywni, to też musimy chcieć przede wszystkim sprawdzić, poklikać, zobaczyć, jak to działa i wtedy jakby zarazić już swoich uczniów tym swoim, że mi się chce, spróbuję, zrobię i takim właśnie entuzjazmem. Także ja bardzo dziękuję za to, że o tutaj już widzę prawie odpowiedzi są, ale ja pozwólcie, że jeszcze się szybciutko, że tak powiem, do mojej prezentacji dostanę, ponieważ o, Państwo macie tutaj do mnie kontakt mailowy, podaję tutaj, jest na stronie. Ja, tak jak powiedziałam, jestem z województwa opolskiego, natomiast każdy z Państwa, jeżeli jest z innego województwa, ma ambasadora lub trenera w swoim województwie i tutaj jest też strona podana do przedstawicieli, na których możecie tych właśnie znaleźć. Jeszcze raz bardzo dziękuję Pani Marcie, bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za aktywność i życzę wspaniałego zimowego, jak przynajmniej jak mówię, za moim oknem, popołudnia z nową wiedzą, z nową dawką właśnie takich kreatywnych pomysłów. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.